Witam. Tak zwana Toska 303. Czyli jednym słowem, co niej dolega, to jest tak, amplituner stereo, tak jak wiadomo, stara nasza poczciwa Toska. Panel delikatnie mamy, delikatne rysy są tutaj od góry, tutaj na pewno będzie dużo lepsza jakość niż w kamerce na live. Ogólnie stan jest taki, że ktoś tu zrobił choinkę w niej z Beaut LED 12V wybranych od bodajże obrysówek do jakiegoś samochodu. Trzeba to wszystko zdemontować, przywrócić je do oryginału i jest tak. Słuchajcie, może wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda w środku, jakie są uszkodzenia. Tutaj powybierane są kondensatory, ten ok, ten trzeba było wybrać, ale tutaj patrzcie, raz, dwa i tutaj trzy nóżki. Mało tego, ona odbiera pośrednio, w ogóle całkowicie nie widzi tych filtrów. Tutaj jeszcze jest taki ból, jak poobrywane elementy. O, zobaczcie, połamany, tutaj na przykład 10 kilo ohmów, z tego co tu widzę, rezystor jest połamany. O, R207. Dokładnie. Co tu jeszcze jest? No, jest dużo kurzu do oczyszczenia. Trzeba sprawdzić, co tu się dzieje. Jest to pośrednio. Brak sygnału z filtrów. Całkowicie. Głowica martwa. No, trzeba posprawdzać. Będziemy zaraz sprawdzać napięcia zasilania głowicy, napięcia varicapu. Tworzymy sobie schematik. I będziemy lecieć, że tak powiem, z tym. No, Toska jak Toska, no, starszy model Toski, jak widać podświetlanie od góry skali. No, tutaj ktoś zrobił choinkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć LEDów. Ogólnie stan nie za ciekawy, przynajmniej wiem, że nie chodzi. No, zaraz jeszcze podłączymy tutaj głośniki i będziemy sprawdzać. Wzmacniacz pracuje. I z tego co posprawdzałem, to jedynie tylko ma na basie, na basowym miał trzask. Na te potencjometry są ok. Zaraz to też przeczyścimy i będzie wszystko ok. No dobra, przede wszystkim najpierw co? Odkurzanie sprzętu, rozkręcanie i jedziemy dalej. No. Dobra, słuchajcie, tak. Odpaliłem, podstawiłem te rezystory połamane, wymieniłem ten tranzystorek. I to skaruszyła. I teraz sprawdzam stary zakres heterodyny. Tutaj sobie mam tą antenkę. O! I zobaczcie, co się dzieje z heterodyną. Patrzcie, jak płynie. Widzicie, jak płynie? A włączę arch. Się przesuwa i dalej płynie. Płynie, robi zombie. Włączymy arch. Próbuję stabilizować przez moment i ucieka. Stabilizuję. I ucieka. Dobra, słuchajcie, nie ma co się bawić z tymi archami. Wyciszenie zaczęło działać, właśnie. Zobaczcie, działa wyciszenie szumu. Przy wyciszeniu szumu, no próbuję stabilizować, ale to nie jest idealnie. Stary zakres UKF-u właśnie sprawdzam. 82, zobaczymy, heterodyna, 84. Zobaczymy drugą stronę. Varicapu płynie w drugą stronę. Ho, ho, ho. Włączam arch. O, prawie stoi i teraz płynie w drugą stronę. Ochłodzimy trochę, podmuchamy, zobaczymy co się dzieje. To jest po prostu wina wyrwanych tych kondensatorów, które tutaj zostały niepotrzebnie usunięte. Na przykład jeden narod na zasilaniu. Zaraz podstawimy tu wszystko. Dobra. Jednym słowem, teraz tak, odpinamy do końca, przelećmy,
O, 96 nawet mam koniec skali. 94 600 400. O, weszło. Zaraz zobaczymy, niech sobie podąża AFC za heterodyną. Trochę mnie to martwi, te płynięcie. Ale zaraz coś tu podziałamy, no. Przede wszystkim zimne luty. Dobra, słuchajcie, to jest na tej zasadzie, że będziemy tutaj zaraz przestrajać te radyjko, przestroimy. Trzeba, musimy usunąć trzy kondensatory z tej głowicy i podstawić te, które tutaj zostały wyrwane niepotrzebnie. Także momencik, za chwilkę wracamy. Wszystko będzie na schematach. Minut zostało. Dobra, słuchajcie, jest tak, tutaj z widzami dzisiaj ogarnąłem, że tak powiem, tą toskę. Z widzami na live, na streamie. Praktycznie live leciał 24 godziny i nic się nie stało. Mogę śmiało tutaj, wiecie, puszczać o muzykę przy testach. I na razie jest cisza, spokój, nikt live'ów nie wycina, ale dobra, to mało ważne. Chodzi o to, że została zrobiona, jak widać. Na YouTube sobie, o, ci z live'u sobie na YouTubie zaraz oglądniecie ten film, właśnie co teraz się nagrywa. To zobaczycie, jak to wygląda od przodu ten panel, nie? Bo na live'ie mam od góry kamerę i z boku. Dobra, mało ważne. Zapraszam na streami łamane Pira. Na live. I teraz tak, jesteśmy w tej chwili też i tu, nie? Znaczy i tu, i nagrywam filmik. Co było zrobione? Zostały tak, wymienione tutaj rezystorki, które były połamane. Na przykład to ten był ułamany kompletnie. Zestrojona została, wymienione jeszcze zostały kondensatorki i podstawiony jeden kondensatorek do ten, który był wyłamany, nie ten, co był powinien być był wyłamany. Tutaj były trzy, były dobrze wyłamane, a czwarty był po prostu nie usunięty, nie wymieniony. Także został wymieniony. Tu został jeden nano podstawiony. I całym głównym powodem tego, że pośrednia nie pracowała, to był tutaj podstawiłem tranzystor BF182 zamiast BF195. Bo takiego nie miałem, a poza tym ten jest w metalowej obudowie, niskoszumny. Chociaż te 182 to można polemizować, czy one były niskoszumne, ale przynajmniej 325 MHz to są tranzystory WC, nie? Co? Dodatkowo zestrojony koder, koder pośrednia, tu koder stereo. Jeszcze na razie nie wymieniałem żadnych elektrolitów, ale prawdopodobnie nie trzeba, bo to całkiem przyzwoicie pracuje, nie? Pięknie jak na środku łapie stereo, wszystko jest bez szumu. Wstawione zostały żarówki. Tego typu. A faktycznie ja to na YouTube nagrywam, to nie ma co puszczać muzyki, nie z radia. Podstawione zostały żaróweczki 12-woltowe, nie 6-woltowe i przypięty został tutaj, ten idzie z bezpiecznika normalnie, standardowo z tego bezpiecznika, a tutaj ten drugie wyjście, jeden odczep na trafie jest pominięty, a podłączony jest pod masę. Mogłem równie dobrze pod to klemrę tutaj zapiąć. I mamy na tym, przez bezpiecznik mamy do masy 12 V, nie słychać burku, nic nie obciąża, napięcie jest identyczne. Stroi na całej skali, także mam sobie przewinny aż tutaj. Ja mam w tej chwili światła powłączane, mam duże szumy. Aż tak krwawa satyra, ten film jakby uderza w prostu, ale trudno uchwytne, co tylko... Środek jest też ustawiony do strojenia, także... No i czułość, no, czułość jest fajnie. Tu już jest powyżej, tu mam 107,9 Radio Maryja. Dobra, słuchajcie, co do napraw, jak to wszystko wyglądało, ile czasu trwało, no to faktycznie zapraszam na streamy. Gdzie ma zjazdy, gdzie mieszka? A to
efekt końcowy, tak w sumie efekt końcowy. Takie krótkie filmiki będą się pokazywać na YouTube. Bo niestety to długo trwa przy dostrojeniu, że tak powiem, słychać muzykę, audio, no, tam z nimi się użerać, potem blokowanie kanału, jakieś ostrzeżenia głupie, już dwa ostrzeżenia mam na kanale. Jeszcze jedno i kanału nie będzie w ogóle na YouTube, także zapraszam na Streamy. W tej chwili trwa kopiowanie wszystkich filmów z YouTube'a, ściągam, przerzucam na Streamy przy okazji, nie? No i poza tym będę już nie miał wszystkie na dysku, bo wcześniej nie miałem na czym trzymać tych starych filmów, szkoda po prostu, nie? Bo to tak szczerze to już 6 lat? 5 lat. 5 lat walki z YouTube'em, znaczy walki, no nie walki, no dopiero to teraz im coś odwala. Jak musieli $70 zapłacić miesięcznie, no to za reklamy na moich filmach, no to już zaczyna im odwalać szajba, nie? Czyli standardowo. Dobra, radyjko żyło, zaczęło grać, pracować. Ja pozdrawiam, jeszcze może dogram tam dwie minutki, bo jeszcze tylko dwie minutki mam na karcie, dogram już jak poskładam, bo będę zaraz panel naprawiał. Tam leży panel, który po prostu tam ma trochę rysek, trzeba ten rys się pozbyć, nie? Moment, bo telefon dzwoni. A więc tak, doska ukończona, pokrywa odmalowana, przód odmalowany, tutaj te narożniki wszystkie podrapane. Gra idealnie, fajnie, pięknie. Wszystkie te programatory działają. Pięknie, można sobie się dostroić. Wskaźnik dostrojenia też. Cóż tu teraz świeci mi prosto po oczach. O, nie ma. Jest. Wyciszenie działa. Arch pracuje. Fale krótkie chodzą, działają bez żadnego problemu, tylko trzeba podłączyć antenę. Średnie, długie, to oczywiście, że o tej godzinie to będą szumy niesamowite. FM. Ma siłę 27 minut po 16, poniedziałek. O, poniedziałek 27 minut po 16, na live mogliście zobaczyć, ile to czasu upłynęło od godziny 8 rano, minus 2 godziny, bo 2 godziny mnie tu nie było, nie? A live'y na Streamy, także zapraszam na Streamy, Pira na Streamy, także link pod filmem do live'ów, do Life. Praktycznie 24 na dobę live. Pozdrawiam.